Cześć Wam! Dzisiaj pojeździmy rekordzistą Guinnessa, czyli nową Mazdą MX-5 RF. A dlaczego rekordzistą Guinnessa? Zaraz Wam o tym opowiem. Jedziemy! Do Mazdy MX-5 należy rekord Guinnessa, dlatego że jest najlepiej sprzedającym się kabrioletem na świecie. Obecnie ponad 1 000 000 sprzedanych sztuk. W ramach mojego testu najpierw zrobimy sobie taki walk around, czyli przejdziemy wokół samochodu i opowiem Wam o MX-5, a potem będą wrażenia z jazdy. Pod maską mamy cudowną japońską dwulitrówkę wolnoscącą, 184 konie, 6,8 sekundy do setki. I co ciekawe, ten silnik jest fabrycznie stuningowany względem innych dwulitrówek Mazdy, bo są tu odelżone tłoki, korbowód, większe gniazda zaworowe, lżejsze zawory, lepszy przepływ powietrza, większa przepustnica, kolektor jest w środku bardziej opływowy i kolektor ssący ma większą średnicę. Także po raz kolejny szacun dla Mazdy, no i szok. Tak w ogóle to inżynierowie Mazdy to są przejapońskie mózgi. Pomimo 2 litrów silnika i braku DPF-u, autko spełnia normę spalin Euro 6D Temp. Spalanie nie jest czymś, o czym chciałoby się mówić w kontekście Mazdy MX-5, no ale Wam powiem. W mieście średnio 9 litrów benzyny, w trasie przy 140 km na godzinę 8,5 litra, przy 90 km na godzinę 5,5 litra. Także całkiem w porządku. I przechodzimy do wnętrza. Ja się tutaj mieszczę, bo mam 1,75 m. Ale gdybym miał 1,85 m, to już byłoby tak sobie, a gdybym miał 1,90 m, to pewnie wystawałbym już poza dach. Sportowy fotel Recaro też nie jest dla osób, że tak powiem, szerokich, ale ma za to głośniki w zagłówkach. Mazda MX-5 ma charakter, jest rasowa i wnętrze konsekwentnie też takie jest, surowe, sportowe. Są tu wstawki w kolorze auta, dźwignia zmiany biegów też jest taka solidna, zakończona okrągłą gałką, co nadaje takiego sportowego charakteru. Nasza testówka ma manualną skrzynię biegów. Jest to jedyny słuszny wybór do tego auta, bo z manualem jest szybsze, no i oczywiście daje więcej radości z jazdy, a przecież o to głównie w tym aucie chodzi. Pozycja za kierownicą jest taka sportowa, niska, zbunkrowana, no i nie ma tutaj regulacji wysokości fotela. Także niektórych po trasach mogą boleć plecy. System infotainment w tym aucie, no jest, bo jest. Taki mazdowy sprzed kilku lat, poprawny, taki nie najnowszy, no ale nie o to w tym aucie chodzi. Mamy dwie wersje MX-5 z miękkim i twardym składanym elektrycznie dachem. Ja mam tą drugą fajniejszą. Patrzcie, jak działa ten Transformers. Idąc dalej, mamy dwie końcówki wydechu. Są oczywiście prawdziwe, bez fejkowych nakładek. Swoją drogą, to jakich czasów doczekaliśmy, że musimy rozpatrywać wydech w kwestiach, czy jest fejkowy, czy jest niefejkowy. Auto brzmi może nie jakoś bardzo rasowo, ale wstydu też nie robi. Okej, na tym kończymy nasz obchód, czyli walk around. I teraz najlepsze, czyli jedziemy. Chyba większość osób, które jeździły Mazdą MX-5, przyzna, że to nie jest taka przyspieszająca rakieta ze świateł, tylko autko, które bardzo lubi zakręty. Ma rozkład masy 50x50, super trzyma się drogi. No i najważniejsze, że nie płuży przodem na zakrętach, tak jak obecne hot hatche z napędem na przód. Ten samochód do około 4000 obrotów jest grzeczny, spokojny, można nim oszczędnie pojeździć po mieście, a powyżej 4000 obrotów staje się po prostu demonem przeznaczonym na tor i do zabawy. Waży 1025 kg, co w połączeniu z napędem na tył sprawia, że jeszcze na dwójce lata nam tyłek na boki. Silnik uwielbia obroty i po prostu aż się prosi, żeby go piłować do odcinki, czyli do jakichś 7000 obrotów na minutę. Ile kosztuje nasza piękna czerwona zabawka? Testowana przeze mnie wersja Sky Freedom
to wydatek 156 900 zł, a do automatu trzeba dopłacić jeszcze 7 000 zł, ale tak jak wspomniałem, do automatu nie warto dopłacać, bo manual jest super. I tak na koniec podsumowując, Mazda MX-5 RF to świetna, legendarna, rasowa zabawka dla prawdziwego pasjonata motoryzacji i fana takiej surowej, solidnej, japońskiej inżynierii. Oj, chciałbym takie auto. Chciałbym podziękować dealerowi Mazdy Mirai z Sosnowca za wypożyczenie mi MX-5. Ludzie z Miraja to fajna ekipa, tacy profesjonaliści z poczuciem humoru. Potrafią i doradzić, i pośmieszkować, także na pewno Wam chętnie pomogą. Chciałbym jeszcze podziękować Marcinowi ze Skawin Drone. Próbowaliśmy coś nagrać z drona, ale no niestety było już ciemno. I w następnych filmikach zobaczycie, że no będzie już fajnie z dronem. Mazda MX-5 jest tak ładnym samochodem, że jak wysiadłem z niego na rynku w Katowicach, to od razu do mnie podbiegła pewna pani, no i zapytała, czy mam pożyczyć 5 zł na cukier. I to nie żarty. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, w co szczerze nie wierzę, to napiszcie w komentarzu, dotrwałem i żyję. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania. Trzymajcie się. Nareczka, cześć.